W tym filmie pokażę Wam kolejny przykład zastosowania kombinatoryki do rozwiązywania zadań z rachunku prawdopodobieństwa. Powiedzmy, że mam monetę, uczciwą monetę, którą rzucam 8 razy i pytam, jakie jest prawdopodobieństwo, że dokładnie 3 razy z tych 8 rzutów wypadnie orzeł. Czyli trójka to jest liczba orłów, no a 8 to jest liczba prób, czyli to są. Rzuty, powiedzmy, liczba rzutów. Jeżeli przypomnimy sobie klasyczną definicję prawdopodobieństwa, która była w pierwszym filmie na temat rachunku prawdopodobieństwa, no to ona wygląda tak, że to jest pewien stosunek, stosunek dwóch liczb. W liczniku mamy liczbę zdarzeń sprzyjających, sprzyjających. A w mianowniku mamy liczbę wszystkich zdarzeń. Wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych. Liczba wszystkich. No i co to są te zdarzenia elementarne w naszym przypadku? No, powiedziałem już na początku, że moneta jest uczciwa i rzucamy nią 8 razy. Czyli pojedynczy wynik takiego eksperymentu złożonego z 8 rzutów to jest jakiś ciąg wyników. Na przykład orzeł, orzeł, reszka. Orzeł, reszka, 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 orzeł. Na przykład coś takiego. No i wszystkie te, wszystkie te rzuty, poszczególne, są od siebie niezależne. Za każdym razem z takim samym prawdopodobieństwem może wypaść orzeł lub reszka. Więc każdy taki ciąg, dowolny taki ciąg, typu OORO o, o i tak dalej, jest tak samo prawdopodobny. Czyli liczba wszystkich możliwych wyników, wszystkich możliwych zdarzeń, to jest liczba takich ciągów. No i zakładamy, że każdy taki ciąg jest tak samo prawdopodobny. No i to założenie bierze się stąd, że zakładamy, że moneta jest symetryczna, jest uczciwa. No dobrze, ile jest takich ciągów? No jak rzucamy raz monetą, no to mamy dwie możliwości, albo będzie orzeł, albo reszka. Jak rzucamy drugi raz monetą, to dla każdej możliwości w wyniku, który wypadł w pierwszym rzucie, mamy znowu dwie możliwości tego co może wypaść w drugim rzucie, czyli mnożymy to przez 2. Potem rzucamy trzeci raz, no to znowu mnożymy przez 2, bo mamy znowu następne dwie możliwości dla każdej z tych możliwości, które były poprzednio. No i potem mamy czwarty rzut, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Tak, czyli dwójkę musimy pomnożyć 8 razy, a więc liczba tych wszystkich możliwości to będzie 2 do 8. Czyli możemy napisać, że mianownik naszego ułamka to będzie po prostu 2 do 8. No, i to jest ta łatwa część. To było łatwo obliczyć. Teraz zajmiemy się tą ciekawszą częścią, czyli jak obliczyć tę liczbę, która będzie stała w liczniku. No dobrze, powiedzmy, że mamy te rzuty, nasze 8 rzutów. No, ja te rzuty mogę jakoś sobie nazwać literkami ABCD, czy alfabeta gamma łacińskimi, czy greckimi. Albo mogę nadać im imiona, nie wiem. Lusia, Zosia i tak dalej. A mogę też, na przykład, nadać im numery. Powiedzmy, że mamy rzut: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy. No i ja właśnie tę, może, nomenklaturę przyjmę, że po prostu powiem, że rzuty mają numery. No i teraz muszę policzyć, ile jest sposobów wybrania trzech spośród tych ośmiu numerów, w których to rzutach wypadnie orzeł. Czyli mogę sobie wyobrazić, że jestem Kimś w rodzaju, nie wiem, boga prawdopodobieństwa, który teraz ma przydzielić, w których rzutach wypadnie orzeł. No i musimy policzyć, ile jest takich możliwości, w których dokładnie trzy razy wypadnie. Powiedzmy, że to będzie w drugim rzucie, w czwartym, no i nie wiem, w siódmym powiedzmy. No ale mogłoby być w pierwszym, w trzecim i w ósmym, albo w pierwszych trzech, czy w trzech ostatnich. Muszę policzyć na ile sposobów. Ja mogę to zrobić. Zauważcie, że to jest bardzo podobny problem w zasadzie dokładnie taki sam. Do tego, który rozważaliśmy w filmie na temat kombinacji, gdzie mieliśmy takie zadanie, żeby policzyć, na ile sposobów można wybrać spośród pięciu osób, trzy osoby, które dostaną miejsca siedzące na krzesłach. No bo były trzy krzesła, a pięć osób. I było pytanie, na ile sposobów można wybrać trzy osoby spośród tych pięciu, żeby posadzić je na, na tych krzesłach. No i wyprowadziliśmy sobie wtedy pewien ogólny wzór. No i tutaj mamy dokładnie tę samą sytuację. Moglibyśmy powiedzieć, że mamy. 8 osób, i spośród tych 8 osób wybieramy trzy, które dostaną miejsca siedzące, a pozostałe będą musiały stać. To jest dokładnie to samo, co, co wybrać 3 rzuty spośród ośmiu, w których ma wypaść orzeł, a w pozostałych rzutach ma wypaść reszka. No więc to jest dokładnie ten sam problem, więc dokładnie tak samo go rozwiążemy. Powiemy, że to po prostu jest równe liczbie kombinacji 3-elementowych ze zbioru 8-elementowego. Czyli bierzemy. Trzy elementowe kombinacje z zbioru elementowego Kombinacje oznaczają, że nie interesuje nas jaka jest kolejność tych liczb, które wybieramy, czy tych krzeseł, na których sadzamy nasze osoby. Czyli wszystko jedno, czy powiemy, że w drugim, w czwartym i w siódmym rzucie wypadła, wypadł orzeł, czy powiemy, że w czwartym, w drugim i w siódmym wypadł orzeł. To jest wszystko jedno. Ważne jest tylko, jaki podzbiór wybieramy, a nieważne jest jaka jest kolejność tych elementów. Wtedy, kiedy nie dbamy o tę kolejność, mamy do czynienia z kombinacjami. Dobrze, przypomnijmy sobie może w takim razie, jaki jest ogólny wzór na liczbę kombinacji. Tutaj może go napiszę. Ten wzór wyprowadziliśmy sobie w tym filmie. No i to jest tak zwany symbol Newtona, czy symbol dwumienny. I to jest po prostu n silnia, dzielone przez k silnia, razy n odjąć k silnia. No dobrze, jak ten wzór zastosujemy do naszego przypadku? No to będziemy mieli 8 silnia dzielone przez 3 silnia. No i razy 8 odjąć 3, czyli 5 silnia. No to możemy to sobie obliczyć. Czyli to jest tak: 1 razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, dzielone przez. 3 silnie, może na razie przepiszę, i tutaj mam 1 razy 2, razy 3, razy 4, razy 5. To i tak to napisałem, bo widzimy od razu, że te 5 liczb się skróci z tymi 5. Napisałem to po to, żebyśmy jeszcze sobie przypomnieli, jaka była intuicja przy wyprowadzaniu tego wzoru. No tutaj będziemy mieli 6 razy 7, razy 8, dzielone przez. 3 silnia. No i zauważcie, że te liczby tutaj, które są w liczniku, no to one nie są przypadkowe. No bo co, to, co oznacza ta ósemka? Ta ósemka oznacza, że jak wybieramy pierwszą liczbę z tych ośmiu, to mamy 8 do wyboru. Jak wybieramy drugą, no to zostaje nam już tylko 7 do wyboru. Jak wybieramy trzecią, to zostaje nam już tylko 6 do wyboru. A dzielimy przez 3 silnia. Dlatego, że nieważne nie, nie jest dla nas, jaka jest kolejność tych liczb, czyli dzielimy przez liczbę wszystkich permutacji zbioru 3 elementowego, czyli przez 3 silnia. No dobrze, to ile to będzie? No 3 silnia to jest to jest 6, no to szóstki się skrócą, czyli to jest 7 razy 8, czyli 56. Czyli tutaj w liczniku będziemy mieli 56, to wygodniej jest może napisać w takiej postaci jak tutaj było w postaci iloczynu, że to jest 7 razy 8 7 razy 8, a z kolei 7 razy 8 to jest 7 razy 2 do 3, no bo 8 to jest 2 do 3. No a w mianowniku mamy 2 do 8. Dlaczego mi jest tak wygodniej? No dlatego, że 2 do 3 i 2 do 8 to się skróci i zostanie po prostu w mianowniku 2 do 5. A w liczniku zostanie 7. 2 do 5 to jest 32, czyli to prawdopodobieństwo będzie równe 7 /32. No mogę sobie obliczyć na kalkulatorze, ile to mniej więcej jest. Weźmy sobie kalkulator. Czyli 7 podzielić na 32 0,21875 dokładnie. Czyli to jest równe 0,21 i co tam jeszcze było? 875. 875 to jest dokładnie równe tyle. Jak ktoś woli procenty, to można napisać, że to jest 21,875%. Dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.